Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj zapraszam Was na nową dostawę roślin. Ta dostawa, którą dzisiaj Wam tutaj przedstawię, to można by powiedzieć, że jest większość roślin, która pojawiła się w imporcie 0324. Te rośliny się już zaaklimatyzowały, te rośliny z importu kolejnego, który był, czyli z Indonezji. One się właśnie aklimatyzują, mam je tutaj przed sobą, dosłownie. Tutaj stoją na kilku regałach, także jest ich sporo. I tamte rośliny z Indonezji, one pojawią się dopiero, tak myślę, że za 2 tygodnie. Wtedy też się pojawi, więc pojawią się w ogóle Scindapsusy. Takie, powiedzmy, ukorzenione sadzonki już, które są węzłowymi sadzonkami. Czyli nie jakieś większe rośliny. Nie udało się na tą dostawę, zrobimy to na kolejny raz. Myślę, że tak będzie po prostu lepiej, a przy tej dostawie skupmy się na chojach, na anturiach, filodendronach, nie wiem czy w liczbie mnogiej, tak, w liczbie mnogiej, syngonium i chyba tyle tutaj z tego co widzę jest, a jeszcze alokazje, tak kątem oka zauważyłem, są jeszcze alokazje, także między innymi te rośliny pojawią się w tej dostawie, możliwe, że pojawi się więcej roślin niż te, które Wam teraz przedstawię, jeżeli coś w międzyczasie jeszcze wynajdę. Na półkach po prostu jak będę wystawiał, a w kolejnej dostawie już za 2 tygodnie, bo myślę, że za 2 tygodnie to będzie już odpowiedni czas, pojawią się anturia, scindapsusy, coś jeszcze, pewnie skrzydłokwiaty jakieś się pojawią, możliwe, że aglaonemy, jeżeli się zaaklimatyzują, bo niektóre tutaj już stoją, tam na górze, nie wiem czy je aktualnie, czy je w ogóle zauważycie, ale też aglaonemy są. Aglaonemy się dość długo aklimatyzują, także no, nie jestem Wam w tym momencie w stanie powiedzieć. Ale przejdźmy do tego ogólnie, co, jak, kiedy, po co, na co i dlaczego. Tak, czyli już jutro o godzinie 17 odbędzie się właśnie ta dostawa roślin. Po prostu rośliny pojawią się w sklepie i staną się dostępne ze spodziewanej dostawy. Ich status zmieni się na automatyczny, czyli że będą po prostu możliwe do zakupu. Czy te rośliny już są dostępne w sklepie? Na pewno nie, dlatego że jak nagrywam ten film, to jeszcze zdjęć nie porobiłem. Ale mogę Wam powiedzieć, że już jutro, na pewno minimum godzinę przed, będziecie mogli sobie je pooglądać. Nie wiem czy wcześniej, ale na pewno jutro godzinę przed będą już te rośliny jako spodziewana dostawa. Czas wysyłki jest standardowy, czyli 3 dni robocze. Dajcie mi na serio 3 dni robocze na wysyłkę tego. A kiedy te rośliny pojawią się na Allegro? Myślę, że tak jak ostatnio, czyli w środę gdzieś, może trochę wcześniej, może trochę później, ale myślę, że środa to jest taki optymalny termin, kiedy one się powinny pojawić i wtedy zamówienia ze środy, bo od środy nie wysyłam tego samego dnia, to od środy zamówienia są realizowane dopiero w kolejnym tygodniu. Czyli nawet jeżeli złożycie w środę rano zamówienie, to wtedy będzie z roślinami realizowane dopiero w poniedziałek, ale to jest Allegro. Od razu mówię. Także. Powiedziałem Wam już, kiedy się pojawi, czyli już jutro o godzinie 17 w moim sklepie internetowym, 3 dni na wysyłkę. Cennik wysyłki został zaktualizowany i jest najnowszy dostępny, także możecie sobie go zobaczyć. Orlen paczka jest najtańsza, czyli za 8,99 już możecie mieć dostawę do punktu odbioru bez limitu roślin czy czegokolwiek. W międzyczasie dostawię Wam import, który przyszedł, właśnie na niego patrzę, ile tych kartonów przyszło. Jeżeli chodzi o paliki, chwytaki, tyczki, to wszystko powinno być dostępne też już jutro, przed tą dostawą. Także też możecie poglądać, bo niektóre rzeczy wróciły, pojawiły się nowe, bo tyczki są teraz w 2 różnych średnicach. Jest nowa wysokość, bo jest 40 cm. No i wróciły paliki, chwytaki się nowe pojawiły, no i nowy palik. Tylko nie wiem, czy nowy palik zostanie teraz wystawiony, czy nie później. Zobaczymy, jak uda mi się zdjęcia po prostu zrobić. Także, no bo zdjęcia troszeczkę długo zajmują. Jeszcze taka jedna bardzo ważna informacja, zanim złożycie zamówienia na ten import. Ten stolik jest tak stabilny, że nie wiem co. Jak będziecie składać zamówienia, sprawdźcie, czy na pewno podajecie również adres e-mail, dlatego że nie wiem dlaczego. Niektóre zamówienia wpadają bez adresu e-mail i nikt nie potrafi zidentyfikować, dlaczego tak się dzieje, mimo że on jest wymagany. I to są tylko zamówienia od osób, które już mają konto w sklepie. Także sprawdźcie, jeżeli macie konto w szczególności, czy podczas składania zamówienia Wasz e-mail jest tam uzupełniony i jest on wpisany. Bo zmieniła się szata graficzna sklepu, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście, to tak, przygotowałem i skonfigurowałem
można by bardziej powiedzieć, że skonfigurowałem tylko nową szatę graficzną sklepu. Także sprawdźcie proszę, żeby ten adres e-mail tam był. Możecie złożyć, powiedzmy, nie tyle, że złożyć testowe zamówienie, ale wrzucić jakikolwiek produkt do koszyka i zobaczyć, jak wygląda teraz nowy koszyk. I sprawdzić, czy tam wasz adres e-mail, który powinien być zapisany, widnieje, a jak nie, to trzeba po prostu sobie go dopisać. Jeżeli nie złożycie z adresem mailowym zamówienia i ono przejdzie, to nie martwcie się, ja później to edytuję w przypadku tego importu. Tylko że na to będzie trzeba chwilę poczekać. I później wtedy też dostaniecie oczywiście link do płatności, bo płatność bez adresu e-mail może nie przejść. A raczej na pewno nie przejdzie. Także co? Powiedziałem wam o adresie e-mail, sprawdźcie to proszę, bo na serio mi tego błędu nie udało się powtórzyć, jak zalogowałem się na swoje konto testowe, które tam mam i chciałem złożyć zamówienie, to mi się go nie udało powtórzyć. Okej, to bez zbędnego gadania przejdźmy już do tego, jakie rośliny pojawią się w najnowszej dostawie. Jeżeli chodzi o anturia, nie będę wam ich jakoś niesamowicie pokazywał, ale pojawi się m.in. Anturium forgetii. Forgetii doniczka 7 cm, ukorzenione w mchu sphagnum. Dalej, co my tutaj mamy? Kolejne dwa anturia, jakie się pojawią, też 7 cm doniczka, Anturium violorenum, 7 cm doniczka, Anturium papilinaminum ex magnificum. Naprawdę, ono później pięknie rośnie, to mogę wam powiedzieć, że ono na serio pięknie rośnie. Kolejne 7-centymetrowe doniczki i Anturium Type Pendens. Podobne do Vitaifolium, ale jednak troszeczkę cieńsze te liście są. Minimalnie się uszkodziły w transporcie, także no trochę jednak uszkodzeń posiadają. Takie malutkie, piękne Anturium. Anturium Luxuriance skrzyżowane z Radicansem. Czyż one nie są słodziutkie? No. Także już te Anturia tutaj odstawiam. I to, czego nie było między innymi na przedsprzedaży, to jest Anturium Angamarcanum. Jeżeli źle przeczytałem tą nazwę, to oczywiście będzie ona dostępnie, będzie ona poprawna w sklepie napisana. Możliwe, że też wam tutaj podpiszę. Także takie Anturium Angamarcanum też zakupiłem. Niektóre są, powiedzmy, naprawdę ładne sztuki, a niektóre będą musiały jeszcze dużo poczekać, zanim trafią one do sprzedaży. Ok, te anturia wam wszystkie pokazałem, także tyle z anturiów. Co my tutaj dalej mamy? Przechodzimy do syngonium? Tak, syngonium, którego nie było na przedsprzedaży, no to jest właśnie to takie typowe syngonium species pink. Zastanawiam się, czy je dawać na... czy to syngonium species pink dawać na konkretne sztuki, czy dać wam po prostu tak do zakupu, no bo ono jest i tanie i ono w większości wygląda tak samo. Także znowu przyszło, to nie wiem, czy to nie jest bardzo powiązane syngonium z syngonium salmon, które też jest w rozmiarze maluszek, ale no zobaczymy. Przejdźmy do filodendronów. Z filodendronów mamy między innymi filodendrona graciale. Tak wygląda filodendron graciale, naprawdę bardzo takie ciekawe liście ma, jeżeli chodzi o ich kształt, no bo one są takie bardziej podsercowate, dosłownie jak serca wyglądają, no. Albo połówki jabłek, też można by je do tego porównać. Z kolejnych filodendronów, no to nie mogłoby zabraknąć filodendrona gloriosum z wariegacją. Także to są już pojedyncze sadzonki, dosłownie pojedyncze sadzonki, także zobaczymy, jak je jeszcze wycenię. I ten filodendron naprawdę bardzo fajnie i szybko rośnie u mnie. I ostatni filodendron, no bo tylko trzy filodendrony teraz się pojawią, to jest filodendron Glorious. Proszę. Tutaj, jeżeli chodzi o filodendrona Glorious, to te sadzonki są już naprawdę fajnie wyrośnięte, jednakże przez transport one trochę ucierpiały, także mają no, troszeczkę uszkodzeń płytowych, między innymi tutaj możecie zauważyć, jak one wyglądają. Opa. Filodendrona Glorious odstawiam. To co? Przechodzimy do alokazji. Pierwszą alokazją, jaką wam tutaj pokażę, jeżeli ją tylko wyciągnę. O, jeny. Patrzcie. Kurde, zapomniałem jej nazwy. To jest alokazja Princeps. Już mi wpadła. Także alokazja Princeps będzie sprzedawana po prostu jako drugi gatunek dwa liście. Dlatego, że takie alokazje już po prostu zostały i to jest doniczka 7 cm.
ukorzeniona w chustach. No, teoretycznie możecie zamawiać je też do punktu odbioru, bo ja to jakoś zapakuję, ale preferuję, powiem wam tak, lepiej żebyście zamawiali je kurierem, to wtedy nie będą te liście tam tak zawinięte po prostu w kartonie. Bo one mają spokojnie tak 60 cm. Dalej, jeżeli chodzi o alokazję, to pojawi się alokazja Bisma. Alokazja Bisma, pewnie już na konkretne sztuki te alokazje będą wystawiane, ale już wam pokażę, jak przykładowa wygląda. Też doniczka 7 cm i ogólnie wszystkie alokazje, które wam teraz pokażę, no to to jest doniczka 7 cm. Kolejną alokazją, którą tutaj odplątam, niestety pouszkadzała się dość mocno w transporcie i to jest alokazja Hetropylla. Tak, naprawdę bardzo fajne srebrne liście, później powinny się one lepiej wybarwić. Teraz można też zauważyć na niej takie lekkie odcienie zieleni. Że tak wygląda alokazja Hetropylla. I jeszcze jedną alokazją, którą będę wystawiał, tylko niech ja ją tutaj wezmę, to jest alokazja Frydek Mint. Micholicjana Mint, nazywajcie jej jak chcecie, ale na serio, znowu ładnie wybarwiona ona przyszła. Na przedsprzedaży nie powiem wam, że musiałem dać tam to zdjęcie rzeczywiste, jakie było od eksportera, no bo jak inaczej wam to sprzedawać, ale zobaczcie, jak przyszła ona wybarwiona. Także wygląda, jakby miała przędziolkę, ale ta alokazja przędziolka nie ma. A później nawet nie można je odróżnić, czy coś się dzieje, czy nie, jak ten przędziolek występuje, no bo no ona wygląda, jakby miała tego przędziolka, ale go nie ma. I tyle, co nie? Także pokazałem wam syngonią, filodendrony, antruja i alokazję. I teraz już będziemy przechodzili do choi, które mam tutaj przed sobą i trochę za sobą i pewnie niektórych też nie przyniosłem. Nie wiem dlaczego, ale mogłem po prostu jakąś przypadkowo pominąć. Zdarza się, zdarza się. Jeżeli chodzi o choje, to zacznę sobie od tej choi. Teraz są niektóre w doniczkach 7 cm, tak jak ta, niektóre w doniczkach 5 cm. Ta choja to jest choja Onychoides. Jej akurat na przedsprzedaży nie było dostępnej, ale możecie zauważyć, jakie ona ma piękne, podłużne liście, takie można by powiedzieć, że nawet skórowate. Tutaj wam pokażę dla przykładu, jak wygląda jeszcze inna sadzonka choi Onychoides. Zobaczymy, jak to będzie z chojami, czy będą one wystawiane na konkretne sztuki, czy będą jeszcze wystawiane jako miksy. To wszystko zależy od danej pewnie choi. Zobaczę, jak to będzie. Kolejną choją w takich większych doniczkach to będzie choja akuta albo marginata. Ta akurat była już dostępna na przedsprzedaży. Także zobaczcie, jak wyglądają przykładowe roślinki i przejdziemy już dalej. Ok, na tył. Żebym miał tutaj troszeczkę miejsca przed sobą. I zacznijmy od choi, które znajdują się po prawej stronie, czyli tutaj będziemy mieli choję, chyba też na przedsprzedaży niedostępną. To jest choja Myrmekopa Big Leaves. Także zobaczcie, jak wyglądają przykładowe sadzonki. Można by powiedzieć, że ta choja ma troszeczkę mniejsze liście, bardziej pod takie łezki podchodzą te liście. Tutaj teraz, którą choję wyciągnąć? A, zobaczmy. Tutaj mamy choję Finlandsoni, która powinna mieć naprawdę ładny splash. I na serio ten splash na niektórych liściach będzie widoczny. Jeszcze są nawet pewnie te naklejki, ale zobaczę. Pewnie je będę ściągał do wysyłki, bo one teraz mi służą dość mocno, żeby te choje jakoś rozróżniać. Szczególnie jak za chwilę wam pokażę choję, która będzie wyglądała prawie tak samo jak choja Onychoides, a chodzi mi o choję species pęgie 441. No. Tutaj mamy kolejną choję. Akurat ją wam podpiszę, dlatego że nie będę sobie łamał języka. Też doniczka 7 cm. Tutaj mamy choję Kernose Compacte Nu. Zobaczcie, jakie one są dość duże. Niektóre, które wysyłam na przedsprzedaży, na pewno kwitły już. Także można powiedzieć, że to jest rozmiar już spokojnie kwitnący. I zobaczcie, jak ona ma ciekawie poskręcane te liście. Ok, zostawię ją sobie tutaj.
Kolejna hoja też w dużej doniczce, no to jest hoja numularioides. Powiem Wam, że hoję numularioides mam już, można by powiedzieć, prawie od zawsze. I ona dalej ciągle fajnie schodzi, także jestem bardzo zadowolony. Też mniejsze listki z takim drobnym maszkiem. Dalej, co my tutaj mamy? Hoja nuna. Hoja nuna, no to już jest, powiem Wam, że dość spora sadzonka. Też doniczki 7-centymetrowe, tutaj Wam teraz pokazuję liście, jak wyglądają, i to są dwie sadzonki, które Wam teraz pokazuję, przykładowe. Dalej, co my tutaj mamy z hoi? Ta hoja to jest, zobaczę tylko numer, tak, to jest B14, czyli to będzie hoja UT033, czyli hoja, która powinna mieć bardziej zielonkawe kwiaty, i te liście, które tutaj są, one mają taką ciekawą fakturę. Mam nadzieję, że uda się ją tutaj pokazać. Jeżeli nie, no to niestety trudno. I zgasło mi jedno światło. Dlaczego mi zgasło jedno światło? No nic, ale wydaje mi się, że nie jest jakoś niesamowicie źle. Tutaj, co my dalej mamy? Takie duże hoje? To jest hoja Hanhia Pink Yellow. Naprawdę, dość sporej wielkości są te sadzonki. I zobaczcie teraz, jak liście wyglądają. Hoja Hanhia Pink Yellow. Dalej, co my tutaj mamy? Tutaj mamy już teraz, przejdziemy na chwilę do mniejszych roślin, czyli mamy hoja Incrassatae Variegatae, czyli wariegacja wewnątrz liścia jest. Niektórzy ją nazywają Moonshadow, choć nie wiem, czy Moonshadow to nie jest znowu inny typ wariegacji. A teraz się zaświeciło. Nie wiem, co jest z tymi lampami. Także tak wygląda hoja Incrassatae Variegatae. Dalej, co my tutaj mamy? Jak już byliśmy przy wariegacji, no to może pokażę Wam hoję obowotę wariegatę. Bo też znowu hoja obowota wariegata się pojawi. Cudowne, fajne, takie malutkie roślinki. I jak jesteśmy przy małych, no to spójrzcie jeszcze na hoję manipulensis. Hoja manipulensis też powinna być dostępna jeszcze później w jeszcze mniejszym rozmiarze. Można by powiedzieć, że takie dosłownie ukorzenione szczepki. Ale no, spójrzcie, takie przyleciały teraz w imporcie. Bo nie wiem, za niedługo planuję jeszcze wprowadzić kolejne takie ukorzenione szczepki, jeżeli chodzi o hoję. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to nie wiem, czy na tą dostawę się one pojawią, czy one się nie pojawią. W międzyczasie tak po prostu zobaczymy. A to, co tutaj mamy za hoję, to jest hoja Nicholsoniae. I miejmy nadzieję, że tą nazwę dobrze wymówiłam. Tak wygląda hoja Nicholsoniae. Hoja, której nie było na przedsprzedaży, czyli hoja Benguetensis. Hoja Benguetensis posiada takie bardziej podłużne liście z dość mocno zaznaczonym nerwem na tych liściach i ona jest dostępna w doniczkach 5-centymetrowych. Ukorzenione oczywiście wszystkie hoje są Hus Pagnum. Tutaj nie ma żadnych wyjątków. Co my tutaj dalej mamy? Zostały już nam ostatnie dwie hoje i właśnie o tym mówiłem, bo ta hoja, która tutaj się tak splątała, że nie będę jej chyba teraz osplątywał, to jest hoja właśnie PGSV441. I ona jest właśnie dość mocno podobna do hoi Onychoides. I nowość, która nigdy raczej chyba w sklepie u mnie jeszcze nie była, tylko niech ja ją tutaj wyciągnę. To, co Wam pokazuję, to są dwie doniczki, żeby nie było. To jest hoja Tsangi. Jak chcecie zobaczyć pojedyncze sadzonki, to one tak wyglądają. A tutaj zobaczcie, jak ona wygląda w pełnej okazałości, jeżeli chodzi o już liście. Ojej. Powiem Wam, że to tak męczy, jeżeli ma się przez kilkadziesiąt minut tak wyciągnięte ręce. No ale mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Dlatego, że no, dużo tych roślin jest, nie da się ukryć, że tych roślin jest po prostu dużo. Także między innymi te rośliny, które Wam dzisiaj pokazałem, pojawią się już jutro o godzinie 17 w moim sklepie internetowym roślinadżungla.pl. Znowu szatą graficzną, mam nadzieję, że Wam się ona też podoba. Myślę, że koszyk też jest dość mocno uproszczony. Pamiętajcie proszę tylko o tym mailu, żeby zobaczyć, czy na pewno nie są podawane zamówienia, choć nie powinien system przypuszczać bez tego maila, ale nie wiem, dlaczego takie błędy, dwa zamówienia się zdarzyły. Okej, także spójrzcie tylko na to, zwróćcie uwagę. Mam nadzieję, że te rośliny Wam się spodobały. Za dwa tygodnie pojawi się kolejna dostawa roślin.
Mam nadzieję, że jeszcze lepsza, dlatego że tam będą już dosyć mocno kolekcjonerskie odmiany. Jeżeli chodzi o antujacin, dapsusy, pewnie zobaczymy co ze skrzydłokwiatami i akleonemami. A tak może sneak peek wam jakiś pokazać, co tutaj się znajduje? Ten naprawdę nieciekawie wygląda. A to lepiej wygląda? No to lepiej wygląda. Tutaj mamy akurat papilina minumectam, które dość mocno już się ukorzenia. Ale to dopiero za 2 tygodnie, tak najwcześniej. Czy jest tutaj inny redstem na przykład? Bo niektóre rośliny to tak daleko troszeczkę są. Jest inny redstem. Także spójrzcie na najnowszego liścia. Już wypuszczają piękne nowe liście. I zobaczmy jak one się tutaj... Czy są jakieś nowe korzenie? Są nowe korzenie, są. Są nowe korzenie, także za 2 tygodnie coś tutaj będzie można wybrać. No dużo tego tam jest, na serio dużo tego tam jest. No a zobaczymy co jeszcze z importem specjalnym, bo jeżeli import specjalny będzie organizowany, to myślę, że gdzieś na wrzesień. To co? Dużo roślin? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że wam ta dostawa się spodobała. I zobaczymy jak szybko ogarnę te zdjęcia, bo na serio jest troszeczkę mało czasu. No. A jeszcze muszę akcesoria tam wystawić, także mam jeszcze dużo roboty. Także dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam was do subskrybowania tego kanału. Ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!